Pożar łąki i trzy wozy strażackie w akcji. Z powodu wysokich temperatur to ostatnio częsty widok nie tylko w powiecie jaworskim. Od kilku dni panują bardzo wysokie temperatury, trawy są już bardzo mocno wysuszone, wobec tego istniało realne zagrożenie, że ten pożar przeniesie się na pobliskie zabudowania. Pierwsi przybyli na miejsce strażacy OSP pomocne, podali jeden prąd wody w natarciu. Po dojeździe zastępów z JOTRG Jawor, z OSP Męcinka podano drugi dodatkowy prąd wody, zbudowano zaopatrzenie wodne. I te działania pozwoliły na szybkie, sprawne ugaszenie tego pożaru. Tym razem dzięki szybkiej reakcji strażaków ogień nie przeniósł się na sąsiedni las. Strażacy i leśnicy dmuchają na zimne, bo wilgotność jest bardzo niska. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac polowych. Również kierowców, którzy przejeżdżają w pobliżu trwających prac, apelujemy o uwagę, o roztropność, o niewyrzucanie do pałków papierosów, bo od tego bardzo często dochodzi do pożarów. Rozwojowi pożarów sprzyja przede wszystkim silny wiatr i brak opadów. Gdy zobaczymy dym lub ogień w pobliżu lasu, powinniśmy alarmować służby. Najrozsądniej to poinformować służby, zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli to jest małe jakieś zadymienie, no to usiłować na pewno ugasić. Strażacy są przygotowani na wszystko. Jeśli chodzi o zagrożenie typowo takie pożarowe, duże, z naszej strony na pewno zwiększamy obsadę osobową stanowiska kierowania. Choć ostatnio przez nasz region przechodziły burze, to nadal panuje susza. Przez następne dni znów czekać nas będą upały, więc zagrożenia pożarowe nadal będzie wysokie.